Może coś mi się pomyliło. Cześć! Adam Łukowski, witam Was znów na kanale MBS.pl. A dzisiaj spędzimy kilkanaście minut w towarzystwie Opporeno 10 times Zoom, albo jak wolicie 10 razy Zoom. Skąd taka nazwa? A, bo słuchajcie, on ma Zoom. Taki prawdziwy, z ruszającymi się soczewkami, realizowany optycznie. No niewielki, nie taki jak aparaty kompaktowe, ale i tak większy niż spora większość, ogromna większość smartfonów, które mamy na rynku, bo konkurentów w zasadzie ma jednego konkurenta w tej chwili, więc niemal bezkonkurencyjny, bije się tylko z Huawei'em. No to na początek oczywiście zajrzyjmy do opakowania i zaraz Wam opowiadam dalej o tym telefonie. Zapraszam serdecznie. Co znajdziemy w tym nietypowym, niebanalnym, wydłużonym pudełku? Poza telefonem, oczywiście całą makulaturkę i igłę do otwierania kart, bo to oczywiste. Mamy też szybki zasilacz 20-watowy i mamy do tego jeszcze bardzo fajne, bardzo porządne słuchaweczki dokanałowe. Niestety smartfon nie ma mini jacka, od razu mówię, więc no, smuteczek. Ale te słuchawki, które mamy w zestawie, są naprawdę bardzo przyzwoite. I do tego wszystkiego mamy jeszcze równie przyzwoity pokrowiec. Pokrowiec tworzywa, ale bardzo porządnie zrobiony, z fajną taką matową strukturą. No niestety telefon po jego założeniu robi się trochę grubawy, ale za to ten pokrowiec myślę, że całkiem dobrze chroni obudowę smartfonu w razie upadku. A dobrze, aby go chronić, ponieważ tył pokryto szkłem. Ono ma taką fajną matową strukturę, dzięki czemu telefon nie jest zbyt śliski, fajnie leży w ręku, chociaż do najlżejszych nie należy. Ale za to naprawdę bajerancko wygląda. No i strasznie podoba mi się to, że obiektywy są tutaj zlicowane z obudową. One w ogóle nie wystają, a aby się nie porysowały, tutaj dodano taki guziczek, to się nazywa O-Dot. Jest to pieluńsko twarde, to jest zrobione z ceramiki i na tym sobie spokojnie możemy oprzeć smartfon. On się tylko odrobinę będzie kiwał, kiedy go położymy na płaskiej powierzchni, naprawdę mniej niż takie modele z wyspą wystającą z aparatami, szczególnie te, które mają tą wyspę przy brzegach, no one mają tendencję do kiwania się, kiedy leżą na płaskim. Ten ma, ale tylko niewielką. No i cała obudowa jest naprawdę bardzo porządnie, bardzo solidnie zrobiona. Niestety nie jest wodoszczelna. No, a nie jest wodoszczelna dlatego, że mamy ten wspaniały wysuwany mechanizm u góry, który pozwolił zapewnić bezramkowy ekran wypełniający szczelnie cały front, bez żadnych dziurek, bez żadnych noczy. No ale skutek uboczny jest taki, że z obudowy coś się niestety wysuwa. No i to coś niestety nie będzie szczelne, choćby nawet producent bardzo chciał. Uszczelnienie tego byłoby po prostu mega wyzwaniem, dlatego telefon wodoszczelny nie jest i to jest powiedzmy też taki pewien minus, ale wynikający, zaznaczam, ze specyfiki tej konstrukcji. Obawiacie się trochę tego mechanizmu? Ja przyznam także. Producent co prawda zapewnia, że mechanizm wytrzyma przynajmniej 200 tysięcy cykli. Producent zadbał o to, by ten aparat chował się, gdy telefon wykryje, że upada. I to wszystko naprawdę działa. To już sprawdzałem przy okazji testów poprzedniego modelu Reno. Ale cały czas się boję, co będzie, jak tu dostanie się piach. Bo zobaczcie, to się kurzy, to się brudzi. Bardzo łatwo, bardzo szybko tam się zbiera kurz, no bo telefon przecież nosimy w kieszeni, prawda? Ale jak tu w tą szczelinę dostanie się piach, no to może być niefajnie, bo szkiełko przedniego aparatu się porysuje i po selfiaczkach. Co prawda mojemu egzemplarzowi jeszcze żadna zła przygoda się nie przytrafiła i wciąż wygląda jak nowy, ale byłbym bardzo ostrożny zabierając ten telefon na plażę. Zresztą każdy inny z czymś, co się wysuwa, każdy slider i tak dalej, i tak dalej. Na szczęście jak na razie ten mechanizm działa szybko i niezawodnie i nie mam w zasadzie tutaj niczego do skrytykowania, a szybkość działania mechanizmu jest o tyle ważna, że mamy tutaj również układ rozpoznawania twarzy. Taki raczej prosto oparty obraz przedniego aparatu, ale działający całkiem dobrze, nie dający się oszukiwać zdjęciem, przynajmniej mi się to nie udało, wymagający otwarcia oczu, czyli na śpiocha również się go nie da oszukać i również system ten całkiem dobrze radzi sobie przy słabym oświetleniu i nie robią mu różnicy na przykład okulary, czy taki niezbyt bujny, parodniowy zarost. Także rozpoznawanie twarzy jest w porządku i bardzo dobrze, bo ekranowy czytnik linii papilarnych już taki w porządku nie jest. Jest co prawda całkiem dobry jak na ekranowy czytnik. Naprawdę jestem z niego jak na ekranowy czytnik zadowolony, ale w porównaniu z tradycyjnymi płytkowymi czytnikami to nie jest i za wolny, i zbyt zawodny. Nadal moim zdaniem ta technologia wymaga dopracowania. To jeszcze szybko zerknijmy, co gdzie jest. Przycisk głącznika na prawym boku, wygodnie, tak jak należy. Klawisze głośności na lewym. W sumie też wygodne.
Nie mam z nimi problemu, tyle że musiałem się do nich troszeczkę przyzwyczaić, bo na początku szukałem ich tutaj nad wyłącznikiem, taki odruch, bo wiecie, przeważnie telefony mają je tu. No ale okej, jest w porządku, na górze poza szufladką, poza wysuwaną płetwą mamy tylko mikrofonik, natomiast na dole, oprócz kolejnego mikrofonu, jest głośnik, jest port USB-C i szufladka na karty. Ale tak chwilę temu wspomniałem o wyświetlaczu, to może dokończmy. Już usłyszeliście, że nie ma żadnego notcha, a i ramka, nawet ta na dole wyświetlacza, jest bardzo wąska i to świetnie wygląda. Bardzo ładny ekran, bardzo fajnie się ten telefon prezentuje w naturze. No i do tego sam wyświetlacz też jest naprawdę przyzwoity. Wykonano go w technologii AMOLED, czyli mamy tutaj wszystkie te zalety charakterystyczne dla tego rozwiązania. Dobry kontrast, świetną jasność, bardzo fajną reprodukcję barw i bardzo dobry poziom, bardzo dużą głębię czerni. Ten 6,6 calowy ekran w zasadzie nie daje żadnych powodów do narzekania. Mamy tutaj Always On Display, mamy tutaj tryb nocny, czyli ten tryb taki do czytania z lekkim przerzuceniem ekranu, oczywiście z możliwością automatycznego działania. Możemy sobie sami zdefiniować, kiedy ma się włączyć, kiedy wyłączyć i jak intensywny ten filtr ma być. No i możliwość zmiany temperatury barwowej i zmianę palety kolorów, albo jaskrawe P3, albo takie bardziej stonowane, bardziej neutralne, powiedzmy sRGB. Ja ustawiłem to na P3, bo mi się po prostu ten ekran tak bardziej podobał. No jeżeli chodzi o minimalną jasność, to prawdę mówiąc mogłaby być odrobinę niższa, ale okej, może być. No i niestety trochę szkoda, że w interfejsie nie udało mi się znaleźć trybu ciemnego, bo pewnie go nie ma. Szkoda, ale może to akurat się uda poprawić w aktualizacji, bo to jest sprawa oprogramowania, prawda, nie samego ekranu. A sam ekran, powtórzę, bardzo, bardzo dobry. Interfejs Color OS 6, który tutaj znajdziemy, bazuje na Androidzie 9 i w zasadzie to jest dokładnie ten sam interfejs, który mamy w modelu Reno, który miałem okazję wcześniej testować. Na dole macie linki, możecie sobie sprawdzić. To jest ten Reno bez zoomu zwykły. Interfejs jest taki sam, przejrzysty, spójny, dość przyjazny, ale jednak nieco różny od stokowego, standardowego Androida, więc ewentualnie będziecie musieli się trochę poprzyzwyczaić, poprzestawiać, ale w zasadzie jakichś większych cudów tutaj nie ma. Pulpit jest klasyczny, może być układ płaski, może być układ z zasobnikiem, może być układ z przyciskami systemowymi na dole, które oczywiście, których położenie możemy zmienić, możemy sobie zamienić je miejscami i tak dalej, ale jest też możliwość sterowania gestami. Sam zasobnik aplikacji w zasadzie wygląda typowo, ale fajne jest to, że w pierwszej kolejności wyświetla nam ostatnio używane, najczęściej używane aplikacje, a potem całą resztę. Oczywiście możemy sobie robić foldery na pulpicie, zmieniać efekty przejść między ekranami, możemy sobie zmieniać siatkę, a co za tym idzie, ilość ikon na pulpicie. No i możemy sobie włączyć jeszcze taki dodatkowy pulpit z widżetami, z najważniejszymi dla nas rzeczami. Będzie on dostępny po odsunięciu głównego pulpitu w prawo. Taki asystent, aczkolwiek nie ten od Google, tylko filmowy od Oppo, od ColorOS. Te widżety, które tam się pojawiają, możemy edytować, a możemy w ogóle ten panel widżetu wyłączyć. Trochę specyficznie wygląda panel powiadomień, bo po przyciągnięciu palcem od góry rozwija się na całą powierzchnię ekranu. Ale w sumie ja to polubiłem, bo dzięki temu widzimy od razu dużo więcej powiadomień niż zazwyczaj. No i bardzo polubiłem panel skrótów, bo jest fajny, przejrzysty, wyraźny, a tych skrótów do wyboru mamy mnóstwo i możemy je w łatwy sposób sobie poukładać w pożądanej przez nas kolejności. Ważne jest też to, że Oppo nie preinstaluje śmieciowych aplikacji. W systemie znajdziemy jedynie parę przydatnych apek, jak chociażby taką do przenoszenia danych z poprzedniego telefonu, albo do konserwacji systemu, oczyszczania go ze zbędnych plików. W interfejsie mamy też osobnego klienta e-mail, którego akurat ja nie polecam, nie polubiłem go, ale mamy też firmowy odtwarzacz muzyczny czy też dyktafon. Nie ma za to radia FM. Natomiast w ramach rekompensaty mamy tutaj specjalny tryb do samochodu, a także możliwość korzystania ze sterowania gestami. Są dawno przeze mnie niewidziane, rzadko spotykane już w tej chwili gesty na zablokowanym ekranie, czyli możemy sobie coś włączyć, kreśląc na przykład O na zablokowanym ekranie. Mamy tutaj również bardziej klasyczne gesty typu wybudzanie telefonu poprzez uniesienie albo stuknięcie w ekran, czy wyciszanie dzwonka poprzez obrócenie telefonu ekranem w dół. Jeszcze jest coś, co nazwano inteligentny pasek boczny, czyli taki dodatkowy, wysuwany z boku ekranu panel ze skrótami, które oczywiście możemy sobie sami skonfigurować. No i oczywiście jest też możliwość dzielenia ekranu i klonowania aplikacji. Nie ma za to diody powiadomień.
Ale ogólnie interfejs bardzo mi się podoba i im dłużej używam tego telefonu, tym bardziej go lubię i myślę, że uplasuję się gdzieś w czołówce moich ulubionych interfejsów producenckich. I gdybyście pytali o poziom zabezpieczeń. Dzisiaj jest 17 lipca, mój smartfon, mój egzemplarz ma poprawki z 5 lipca, no to chyba jest ok, nie? Oppo Reno 10x Zoom. Ja nie mogę z tą nazwą, słuchajcie. Dobra, ten Oppo Reno ma iście flagową specyfikację. Ma w środku Snapdragon 855, ma 8 GB RAM-u, grafikę Adreno 640 i 256 GB pamięci na dane, czyli realnie tak z 250. Na szczęście ta maszyna nadrabia swoją wydajnością, bo w benchmarkach to kręci takie cyferki, że ho-ho. No i na co dzień też cieszy równie fajnym działaniem. Nie nagrzewa się. Zagrać na nim można praktycznie we wszystko. Nic się nie dnie, to wszystko jest bajecznie płynne. No, ja bym chciał, żeby każdy smartfon tak działał jak ten. Naprawdę w pełni go rekomenduję tym, którzy wymagają od smartfonu naprawdę topowych, wysokich osiągów, jeżeli chodzi o wydajność. Tutaj kompletnie nie ma powodów do narzekania i też nie ma się specjalnie nad czym rozwodzić. To jest absolutny top of the tops. Z akumulatorem, słuchajcie, też jest naprawdę równie fajnie, bo to nie jest jakaś ogromna bateria, nieco ponad 4000 mAh, ale mamy szybkie ładowanie. Co prawda nie to najszybsze, które ma w swojej ofercie Oppo i które znajdziemy bodajże w Find X-ie, w każdym razie tych innych modelach, które są u nas oferowane. W Reno jest to nieco wolniejsze, ale i tak całkiem szybkie, bateria od zera do połowy napełni się mniej więcej w pół godziny do pełna, półtorej godziny od zera, także wynik całkiem zacny, a i same osiągi tego akumulatora naprawdę napawają mnie optymizmem. Nie zdarzyło mi się, żeby ten telefon nie wytrzymał całego dnia. Różne rzeczy na nim robiłem, no ale nawet jak go katowałem benchmarkami, grami i tak dalej, chodził cały dzień, czasem nawet półtora, a przy takiej już, nazwijmy to, normalnej, delikatniejszej eksploatacji, no to, moi drodzy, wytrzymywał spokojnie na luzaku 2 dni, a mój rekord, kochani, to są 4 dni bez ładowania, ale zaznaczam, wtedy telefon był użytkowany naprawdę już bardzo delikatnie, sporadycznie, kilkanaście rozmów, trochę zdjęć, więc było to użytkowanie takie mocno lajtowe, ale wiedzcie, że jeżeli się gdzieś wybieracie dalej z dala od prądu, to jeżeli nie będziecie za dużo tego telefonu wykorzystywali, to te kilka dni jest szansa, że ta bateria pochodzi i to mi się strasznie podoba. No ale jeżeli zapytacie o taki przeciętny wynik, to przyjmijmy, że są to 2 dni działania. Jeżeli zajrzeliście przypadkiem do mojej poprzedniej recenzji tego zwykłego, standardowego Oppo Reno sprzed kilku tygodni, to ja tam narzekałem, że sporo dźwięku, kiedy rozmawiamy, wydostaje się na zewnątrz i powiedzmy, że jeżeli tu sobie mocno podgłośnimy, to ten telefon robi się mało dyskretny, bo wszyscy dookoła słyszą, co ktoś do nas mówi. W Reno Ten-Time Zoom, nie wiem dlaczego, tego problemu nie zauważyłem. Coś tam słychać, ale mniej więcej tak samo jak w każdym telefonie, który przykładamy do ucha. Tam było to bardziej zauważalne, bardziej intensywne. No ale jakość dźwięku, bo to jest najważniejsze, jest naprawdę dobra. I z tego głośnika słuchawkowego i z tego zewnętrznego, ten zewnętrzny bardzo dobrze sprawdza się w roli urządzenia głośno mówiącego. No, do słuchania muzyki, no wiecie, ja tego nie znoszę, ale jeżeli ktoś lubi sobie posłuchać z tych sycząco brzęczących smartfonowych głośniczków muzyki, to też może tu grają oba, prawie stereo, to znaczy to udawać ma stereo, ale tak naprawdę ten robi trochę basów i gra naprawdę bardzo fajnie, a ten gra trochę ciszej i, no słuchajcie, basów to on nie odtworzy, choćby się skichał. Także nie dajcie się nabierać, że telefon zrobi Wam stereo, ale muzyczki da się na tym posłuchać, tylko przypominam, radia nie ma. Jeżeli chodzi o komunikację, byłem z tym telefonem, wiecie, naprawdę na takim zakupszu, że w ogóle zasięgu zero, nie było kapa, żaden telefon nie trzymał. Ale jeżeli chodzi o porównanie z innymi, w tych trudnych warunkach, gdzie zasięg czasem był, czasem nie było, z trudem był łapany, Oppo Reno Ten-Time Zoom nie odstawał od flagowych konkurentów, z którymi miałem go okazję porównywać.
Także jeżeli chodzi o utrzymywanie zasięgu, telefon jest jak najbardziej w porządku i jak najbardziej w porządku również są pozostałe moduły. Nawigacja nie zawodzi, Bluetooth działa tak, jak należy. Z Wi-Fi też nie ma problemów. Jest opcja hotspotu na dwóch pasmach, jest też piątka, także możecie sobie ustawić, jakby gdzieś było za ciasno, nazwijmy to w eterze. I jeszcze na koniec podkreślę i zaznaczę, że jest tutaj NFC. A jeśli pytacie o aplikację obsługującą telefon czy komunikację tekstową, to tu nie ma żadnych niespodzianek. Dialer, lista kontaktów, obsługa dual SIM, wszystko wygląda tutaj zupełnie standardowo. A klawiatura no od Google. O fotograficznych możliwościach, oporę, no ten time zoom, mówi już jego udziwniona nazwa. Telefon po prostu wyróżnia się potrójnym aparatem fotograficznym z mechanizmem obiektywu tele ułożonym płasko w obudowie. On leży w ten sposób, a spogląda na świat poprzez pryzmacik, czyli to jest taki układ peryskopowy, a zoom pracuje w tej płaszczyźnie, czyli tak jeżdżą soczewki, nie muszą się wysuwać z obudowy, co właśnie dotąd było przeszkodą w skonstruowaniu smartfona z zoomem. Tutaj ten zoom jest realizowany naprawdę optycznie, ale przyjmijmy, że w niewielkim zakresie. Tak na dobrą sprawę optyczne zbliżenie mamy tutaj do 6 razy. Reszta to już jest albo hybryda, albo zoom cyfrowy, ale o tym za chwilkę. Powiem Wam jeszcze, jakie są tutaj składowe tego aparatu. Ten najgłówniejszy ma hybrydowy autofokus z laserem i PDAF i optyczną stabilizację. Matryca ma 48 megapikseli, a obiektyw ma ogniskową 26 mm i przysłonę 1,7. Dodatkowy aparat, 8-megapikselowy, ma obiektyw szerokokątny, ogniskowa 16 mm i przysłona siłą rzeczy słabsza 2,2. Ten trzeci, o którym już wspomniałem, z ogniskową do 130 mm, też ma stabilizację optyczną, ale przysłonę 3. A do kompletu oczywiście jeszcze jest przedni aparat z matrycą 16 megapikseli, obiektywem 26 mm i przysłoną 2. No i jak myślicie, jakie są rezultaty fotografowania? No nie może być inaczej, są dobre, po prostu dobre. Ten telefon spokojnie może mierzyć się z topowymi modelami. W dzień fotki są ostre, dobrze doświetlone, z naturalnymi barwami. Poza HDR Ren oferuje jeszcze tryb olśniewającego koloru, takie podbicie barw do takiej trochę landrynkowej maniery. Zresztą widzicie, w tle przewijają się różne przykłady. Niektóre z tych zdjęć właśnie zostały zrobione w tym trybie. Zauważycie, że są bardziej kolorowe od pozostałych. Niektórzy to lubią, niektórzy nie, ale fakt, nie trzeba z tego korzystać. Ja to polecam szczególnie przy fotografii roślin czy nieba, czasem ewentualnie przy architekturze. No, musicie to wypróbować, bo czasem efekty są naprawdę fajne. Zdjęcia nocne też w zasadzie są godne flagowego telefonu, chociaż gdzieniegdzie już widzimy trochę szumów, trochę artefaktów. Jest też tryb nocny, który nie próbuje oszukiwać fizyki i nie usiłuje robić dnia z nocy. Tu widać, że te zdjęcia były robione w nocy, ale fajnie przyciemnia te najjaśniejsze punkty kadru, z tych ciemniejszych troszeczkę próbuje wyciągnąć i to wszystko razem robi się naprawdę bardzo strawne. W aparacie mam jeszcze tryb manualny i integrację z Google Lens. No, trybu manualnego oczywiście możemy używać, ale tu już polecam korzystać ze statywu, szczególnie w nocy. Ten aparat dodatkowy, szerokokątny, też daje się polubić, tylko że tu musicie pamiętać o tym, że jest gorsza przysłona, więc w nocy będzie niestety słabiej i nie ma stabilizacji optycznej. To też jest istotna informacja. Kolejna rzecz jest taka, że jest tutaj charakterystyczna dla obiektywów szerokokątnych deformacja obrazu, robi się beczka. Nie ma niestety możliwości automatycznej korekty tego efektu, ale nie jest on jakiś straszny, nie jest on jakiś potwornie intensywny. On po prostu jest, bo w obiektywie szerokokątnym musi być i tyle. Zdjęcia są całkiem dobre. Interfejs aparatu jest w zasadzie dosyć fajny i dosyć przejrzysty, natomiast denerwuje mnie w nim to, że aby dobrać się do aparatu szerokokątnego, albo musimy się przeklikać przez wszystkie tryby, przez wszystkie krotności zbliżenia, które ten telefon oferuje, albo szczypać ekran. Co jest kłopotliwe, jak trzymamy smartfon jedną ręką. No, trzymajcie tak i spróbujcie teraz uszczypnąć ekran. Jedną ręką się nie da. To mnie strasznie wkurza i trochę dziwnie dla mnie wygląda też to pomieszanie panelu z trybami, z przełączaniem się pomiędzy trybami za pomocą przesunięcia palcem. Fakt, do przesuwania niedobrze, gdy jest tych trybów zbyt wiele, ale tu wystarczy możliwość ułożenia ich pożądanej przez nas kolejności i problem rozwiązany. A tu mamy 3 tryby dostępne po przewinięciu, a reszta w kanapkowym menu
rozwija się lista. Taki trochę miks tutaj zrobili, albo lista, albo przewijanie, a nie jedno trochę, drugie trochę, w dodatku bez możliwości zmiany kolejności tych trybów. I to akurat w tym interfejsie aparatu bym chciał zmienić. No i czas na ten zoom, bo pewnie na to czekacie. Ja Wam od razu powiem, ochłońcie. Ochłońcie, kochani, bo tak naprawdę ten użyteczny zakres tego optycznego zoomu to się kończy na tym zbliżeniu sześciokrotnym, które podkreślam i tak jest większym niż oferuje znakomita większość smartfonów na rynku, także nie ma na co narzekać, natomiast nie dajcie się złapać na marketingowy lep zoomu 10 razy, czy już nie daj Boże 60 razy, bo i taki tu nawet jest. W większości warunków dziennych no to ten do 10 razy jeszcze jest ok, natomiast ja bym raczej proponował pozostać przy tym zoomie do 6 razy, wtedy efekty są naprawdę spoko. Jeżeli jest mniej światła, to już na tej dziesiątce, która jest dorabiana trochę cyfrowo, widać, że trochę ta elektronika nie nadąża, a powyżej 10 razy to już jest zoom cyfrowy ze wszystkimi jego przypadłościami, a zoom 60 razy, to powiem Wam szczerze, bardziej się będziecie domyślać, co nim sfotografowaliście, niż tam coś dojrzycie. To jest po prostu taki bajer, taki lep marketingowy. Nie podoba mi się to zagranie, bo w zasadzie to jest w tym telefonie kompletnie niepotrzebne, bo on by był dobry i bez tego, a funkcja ta jest, uwierzcie mi, kompletnie bezużyteczna. Powiedzmy to sobie wprost. Natomiast zoom do 6 razy jak najbardziej jestem na tak. Trochę zmieszały mnie możliwości filmowe, bo z jednej strony filmom naprawdę niczego nie można zarzucić, są spoko. Można nagrywać w 60 klatkach, można nagrywać w 4K, można nagrywać w zwolnionym tempie. No jest tutaj tego dobra trochę i efekty są dobre, ale kurczę, filmowanie działa tylko z głównej matrycy, czyli z tego podstawowego aparatu. Fajnie, że jest stabilizacja, fajnie, że jest jasny obiektyw, ale nie przełączymy się niestety na obiektyw szerokokątny o zoomie, nie wspominając. Szkoda, bo trochę tracimy potencjał płynący z zastosowania trzech różnych obiektywów. Tutaj jest niestety zbliżenie, ale tylko dwukrotne albo takie rozsuwane paluchami tam dalej, ale no to jest zbliżenie cyfrowe, więc nie róbcie tego. Natomiast jeżeli chcecie filmować, no to po prostu wiedzcie, że filmy są ok, tylko trochę zmarnowano potencjał płynący z aparatu. Oppo Reno o dziwnej nazwie kosztuje 3500 zł i ja uważam, że przy tej cenie to jest naprawdę bardzo dobra, bardzo ciekawa propozycja. Co jej może przeszkodzić? Przede wszystkim znajomość marki. W Polsce Oppo nie jest jeszcze marką powszechnie znaną i dla wielu przeciętnych Kowalskich będzie to po prostu kolejny chiński smartfon. Zupełnie niezasłużenie wyląduje na niewłaściwej dla siebie półce, no bo przecież Oppo jest jednym z czołowych, jednym z 10 największych producentów smartfonów na świecie. No i trzeba o tym mówić, trzeba ludzi uświadamiać, bo no niestety znajomość marki, tak jak się przekonałem, jest słaba póki co. Miejmy nadzieję, że ten telefon i podobne mu konstrukcje to zmienią, no ale wracając do przedmiotu, o którym mieliśmy tu rozmawiać, a nie rozwodzić się nad markami i marketingiem. To po prostu świetny smartfon, świetny flagowy smartfon. Niesamowicie wysoka wydajność, bardzo dobry ekran, piękna stylizacja, charakterystyczna, wyróżniająca się, inna od konkurencyjnych telefonów, bo z daleka od razu widać, że to jest Oppo Reno, a nie cośkolwiek innego. Bardzo dobre wykonanie, no i mówię, ta stylowa potwornie do mnie przemawia, te schowane aparaty, te dwustrukturowy tył, tu błyszczące, tu matowe. Świetnie, bardzo mi się to podoba, no ale są też minusy. Minusem jest to, że telefon nie jest wodoszczelny. Niby, wiadomo, tłumaczymy to specyfiką konstrukcji, ale nadal nie jest wodoszczelny, konkurenci bywają, więc no jest to jednak niedociągnięcie. Nie ma mini jacka i jego brak też jest dla mnie wrzodem na pewnie dla Was też będzie. Ja wiem, że jest taka moda i tak dalej, ale cholera, mogli tego mini jacka dać, skoro i tak telefon nie jest wodoszczelny, no bo się uniosłem. Uniosłem się, bo choroba, wierzcie mi, prawie bym sobie go kupił. Gdyby nie te rzeczy, to chyba bym leciał do sklepu po ten telefon, bo naprawdę pieruńsko mi się spodobał. No ale od zakupu mnie powstrzymują te mankamenty, które wymienię. Można jeszcze ponarzekać, że nie ma diody powiadomienia, ale to bez przesady, jest always on display. Można ponarzekać, że nie ma tego super szybkiego, super woc ładowania. No dobra, ale i tak jest szybkie, a i bateria nie daje powodów do narzekania, więc zostawmy to. Można by było jeszcze kilka tam rzeczy skrytykować, chociażby ten zmarnowany potencjał przy wideofilmowaniu, to przywiązanie filmowania do tylko jednej matrycy, do jednego aparatu. Można jeszcze mówić, że ten zoom 60 razy to do kitu jest i tam nic nie widać. No dobra, 60 razy jest do kitu, ale ten do 6 razy jest naprawdę świetny, a smartfony mają w najlepszym razie tylko 2 razy, więc o czym my tu w ogóle mówimy i na co narzekamy?
Kurczę, taki fajny telefon, tak mało wat. Zdecydujcie sam, jeżeli te mankamenty, te niedostatki, o których Wam wspomniałem, Wam nie przeszkadzają, to możecie spokojnie Oppo Reno 10 times zoom, Oppo Reno 10 razy zoom kupować, bo to dobry telefon jest. No jak widzicie, pomimo tego, że ten telefon w kilku aspektach mnie rozczarował, to niemalże tutaj się polało lukrem i wystawiłem mu laurkę. Trochę tak, ale naprawdę wierzcie mi, że mówię to od serca, szczerze i wcale Wam tu niczego nie ściemniam. No i tym optymistycznym akcentem żegnam się już z Wami. Dziękuję bardzo za oglądanie. Naturalnie proszę o suby, jak to każdy YouTuber. I zapraszam naturalnie też na nasze kolejne produkcje. Lecę już testować dla Was kolejny dziwny telefon, na którego recenzję, mam nadzieję, zaproszę Was mniej więcej za tydzień. Ale się zdziwicie, mówię Wam. Cześć, trzymajcie się.